Cześć, jestem FRL, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Moi kochani, dzisiaj pokażę wam, jak urządziłem się w Warszawce, jak wygląda moje studio i zrobimy sobie opening dwóch koszackich przedmiotów, które otrzymałem. Chciałem wam przypomnieć, że wystartowałem z nowym kanałem, który nazywa się Farelski. Link do kanału znajdziecie w opisie. I od dzisiaj, w każdy wtorek oraz piątek o godzinie 16 na tamtym kanale będą się pojawiały vlogi oraz odcinki ekipowe, więc koniecznie zasubskrybuj z kanał z dzwoneczkiem, ponieważ też jest na 100 tysięcy słów przewidziany kozacki giveaway. Bijcie po najnowszy odcinek, tam wszystkiego dokładnie się dowiecie. Teraz, moi drodzy, przejdziemy się do mojego studio, ale żeby tam dotrzeć, musimy przejść przez łazienkę, korytarz, kuchnię, korytarz, garaż i dopiero będziemy, więc jest to kawał drogi. Chodźcie! Zapraszam do mojej dżungli. Trzeba się przejść tędy. Tu jest stosunkowo zimno, bo to garaż nieogrzewany. No i moi drodzy państwo, tam to wszystko się odbywa. Let's go! Tak, moi kochani, prezentuje się moje studio. Tu jest ta moja fenomenalna półka, na której znajduje się cała moja kariera YouTube'owa. To są wszystkie rzeczy, które podostawałem na przestrzeni 4 lat i powiem wam, że wygląda to epicko. Fajnie, fajnie, naprawdę mega się jara. Mamy Battlebusa, Kotka, jakieś funky popy, Spajka, od projektanta Kapsa różne maskotki, więc totalny kozak. Tutaj też mamy różne blastery od Nerfa, które mi zostały z różnych odcinków. No i co najważniejsze, zrobiłem sobie ostatnio takie kozackie dropy. Powiem wam tak, moi drodzy, było ciężko, ale udało mi się. Sam stworzyłem grafikę, jeżeli chcecie, no to mogę wam ją podlinkować w opisie. Będziecie mogli sobie wydrukować na jakimś dużym formacie i sami zrobić takiego dropika. Skrzynki generalnie są otwierane, ale nie będę ich teraz otwierał. Ja tam trzymam różne gadżety do odcinków, które po prostu nie mieszczą mi się w tym pokoiku. Chodźcie dalej. To jest JJ-ka. Tak, a tam jest JJ-ka. Idziemy dalej, moi kochani. O, to jest moja ulubiona tam zabawka. Tam też jest JJ-ka. Tam też jest JJ-ka. Koniec z JJ-kami już w tym odcinku. To jest, moi kochani, moja ulubiona zabawka. Antystresowy pieseł. Kupiłem go chyba za 8 zł. I wiecie, co jest najśmieszniejsze? To jest najśmieszniejsze, że bierzesz piesała, uderzasz, ma taką głupią mordkę. Ostatnio żeśmy tym rzucali z Jacobem i to odkryliśmy, więc mega fajna zabawka. Polecam każdemu, jak ktoś się stresuje. Ja mam tyle stresu, że koniec. Przez JJ-kę. Moi drodzy, tutaj też znajduje się green screen. Taki, rozwijany. W swoim studiu w Zielonej Górze miałem rozsuwany z sufitu. A teraz mam stojący, bo tutaj nie będę wiercił w suficie, bo to nie jest po prostu mój dom, więc po co mam później naprawiać sufit, tak? Więc tak to rozwiązałem, bardzo fajne, kompaktowe, zarąbiste, polecam. Lecimy dalej, tutaj mamy też różne gadżety. Plecak Jonesa z Fortnite'a, manekin, różne dziwne wejściówki na różne eventy, na FMMA, tutaj na Paris Game Week i tak dalej, i tak dalej. Kalendarz nieaktualny z tamtego roku, no ale fajnie mi fituje, bo tutaj jest pan Glutek i niech sobie siedzi. Kisiel, przepraszam, kisiel. Czapka miałśniaka, kozacka, dostałem od Epika, patrzcie. Miałśniak mroku, miałśniak ducha. Dajcie znać, która lepsza w komentarzu i którym skinem graliście. Ja grałem zawsze miałśniakiem mroku, o, mroku. Ale wiem, że dużo osób grało duchem, więc tak to wygląda. Manekina, generalnie historii chyba nie chcecie poznać, albo dobra, powiem wam szybko w skrócie. Dostałem od kumpla, ponieważ powiedział Farel, mam coś takiego, czy byś chciał. A ja mówię, od razu, dawaj. I oczyszczacz powietrza, tak jest. W Warszawie dużo smogu jest, no to postanowiłem, że kupię sobie taki oczyszczacz, on sobie cały czas chodzi, no i filtruje mi tutaj powietrze. Tutaj mamy kurtynę, a za tą kurtyną nie powiem wam, co się znajduje. Różne bzdety, gadżety, które musiałem przykryć, ponieważ teraz jest ładniej i estetycznie. Dobrze, moi drodzy, no to może teraz zacznijmy od openingu pierwszego prezentu. A pierwszy prezent, moi drodzy państwo, jest to komputer od Intela i od X.comu, który dostałem. Jego głównym zadaniem u mnie w studio jest renderowanie filmów, ponieważ moja jednostka już nie domaga i potrzebuje szybszego renderingu, ale spokojnie, ta jednostka też sprawdzi się w gierkach. Komputer nosi nazwę G4M3R Hero. Jest to komputer gamingowy, ale jego procesor bardzo ma dobre traktowanie. Za chwileczkę wam troszeczkę więcej na ten temat opowiem. I taki komputerek oczywiście możecie sobie kupić na X.comie, a link do X.comu znajdziecie w opisie. Ja sobie go teraz podłączę i zobaczymy, co to za cacuszko.
komputerek już podłączony, odpalamy. Wow, ależ bajera, podświetlany przepięknie na fioletowo. Nie wiem, czy wiecie, moi drodzy, ale wbrew pozorom dla montażu najważniejszym podzespołem jest procesor. Montaż filmów na YouTube jest procesem wielowątkowym, dlatego potrzebny jest procesor o większej ilości rdzeni, które są bardzo wydajne. A wewnątrz tego komputera znajdziemy procesor 11 generacji Intel Core i7-11700F, który posiada aż 8 rdzeni. Jest to więcej niż potrzeba do samego grania w gry. Ale dla YouTubera takie połączenie wysoko taktowanych rdzeni plus duża ich ilość pozwala na granie gry wysokiej jakości i w dużej ilości FPS-ów. A następnie szybkie i sprawne zmontowanie, zrenderowanie odcinka na YouTube. Wewnątrz komputera znajduje się też karta graficzna Nvidia GeForce 3060, która bez problemu sobie poradzi z najnowszymi tytułami gier. Dodatkowo w płytę główną jest też wpięta kość 16 GB RAM-u, która w zupełności wystarczy. Z zewnątrz komputer prezentuje się naprawdę świetnie. Posiada stalową obudowę, możemy sobie go podświetlić jak tylko chcemy dzięki technologii ARGB. Wewnątrz komputera zamontowany jest też autorski system chłodzenia, dzięki któremu nasz komputer na pewno się nie spoci, a rzecz, która najbardziej mnie urzekła, jest to otwierana szybka. Nigdy tak w łatwy sposób nie miałem dostępu do wnętrza do komputera. Teraz jak coś nam się zakurzy, wycieramy, przedmuchiwujemy i mamy czyściutki komputerek. Piękna sprawa. Nawet jakby coś się nam zepsuło, to w łatwy sposób mamy dostęp do wymiany części. Ale moi kochani, mamy na taki komputerek gwarancję producenta 36 miesięcy, czyli 3 lata, więc jeżeli coś by się stało z tym komputerem, dzwonicie, piszecie do X.comu, przyjeżdża do Was kurier, odbiera od Was paczkę, zawozi, naprawiają i w ciągu 5 dni dostajecie na nowo komputer. Coś pięknego. Dziękuję ślicznie X.comowi i Intelowi za ten przekozacki prezencik. Na pewno będzie służył dobrze. A teraz, moi drodzy, przejdźmy do drugiego prezentu, na który czekałem i pracowałem aż 4 lata. Uwaga! Spójrzcie na to! Przycisk na 1 000 000 subskrypcji! Już dziękuję za te gratulacje w komentarzu. Moi kochani, 4 bite lata, 1140 chyba 7 dni, tak? Jak coś takiego wbijałem 1 000 000 subów na YouTubie. Uwaga, 3, 2, 1, BUM! Proszę Państwa, spójrzcie, jak on się przepięknie prezentuje. Dobra. Bo poplułem cały. Ła! Mam kolejny przycisk do kolekcji. Od razu go tutaj wyciągam. Okej, okej. Tutaj mamy też podziękowania od Susan Wójcicki oraz ulotkę, że gratulują mi bicia 1 000 000 subów. Mój srebrny przycisk tak wygląda, a tak wygląda złoty przycisk. Czas jeszcze na diamentowy, tylko nikt w Polsce jeszcze nie wbił 10 000 000 subów na diamentowy. Spójrzcie, jaka jest różnica wielka. Wow. Także, moi kochani, przypominam Wam, że jest kozacki giveaway na taki przycisk YouTube'a. Jeżeli wbijemy na moim nowym kanale 100 tysięcy subów, no to taki przycisk Wam wręczę w formie konkursu, więc subskrybuj nowy kanał, bo każdy bierze udział, kto subskrybuje. Jest tylko jedno miejsce w tym pokoju, na które zasługuje ten przycisk. No jak widzicie, na półce nie ma miejsca, tak? Więc postanowiłem, że gdzie indziej go powiesimy. Tutaj. Będzie przepięknie. Chyba będzie si, co? Tylko byśmy musieli tutaj troszeczkę gąbeczki obciąć. No i będzie jak ta lala. Zostaw łapkę, bo strzelam. No, masz szczęście. Postanowiłem, że jednak nie będę wycinał nożem, bo nie jestem w stanie na pewno równo uciąć gąbki, więc od razu odmierzymy sobie dziury, wkręcimy wkręta i przywisimy na gąbkę. A! Jeszcze chciałem Wam coś pokazać, bo z pewnością jesteście ciekawi, co tutaj jest. Tutaj jest łazienka robocza, bym tak powiedział. Tu mamy jeszcze lodóweczkę z choineczką, którą podlewam, którą kupiłem na święta. Bardzo piękna. A za tymi drzwiami, moi drodzy, jest kuchnia, gdzie zamontowałem klimatyzator. Generalnie z tej kuchni na razie nie korzystam. Klimatyzator musiał być tak zamontowany, bo tylko tutaj był dostęp do wentylacji i tam ucieka ciepłe powietrze, jak zimą odpalana jest klima. Rozumiecie? A tam są drzwi wyjściowe do dalszej części, ale tam nie będę Was też sprowadzał, bo to jest tak naprawdę schowek. Dobra, skupmy się na naszej robocie, widzowie. Co, ile są te dziury? Dobra, 20 centów. Czyli dycha na środku. Tam tarararom, tam tarararom, tam tarararom, tam tarararom. Proszę Państwa, jest powieszony. Ej, uszczerbiony, czyli musiał w transporcie gdzieś zostać. Nie no, porażka. A myślałem, że będzie taki ładny. Znaczy i tak jest ładny, piękny, moi kochani, spójrzcie jak to wygląda. O, JJ-ka. Także tutaj będą wisiały przyciski. Nie wiem, czy jeszcze to przypadkiem srebrnego nie zamontować i drugiego srebrnego. Dać znać w komentarzu, jeżeli tak, no to zrobię Wam jakiś kiedyś update'ik na temat mojego studio. No i je tutaj razem powiesimy. Mam nadzieję, moi kochani, że tego typu odcinek jak dzisiaj Wam się podobał. Dzień z życia Farela. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, no to wbijajcie na mój najnowszy kanał, link znajdziecie w opisie. A w opisie też znajdziecie link do komputera, który dzisiaj Wam przedstawiałem.
dodałem do mojej nowej jednostki do montowania odcinków. Tam też macie rozpisane wszystko dokładnie, z czego zbudowany jest ten komputer, są też różne modele, więc zachęcam do wbijania w link, a my, moi kochani, widzimy się na nowym odcinku albo na tym kanale, albo na najnowszym, na kanale Farelski. Ja się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!